Siemanko, dobiliśmy, słuchajcie, do 100. odcinka tej nieszczęsnej serii, w której ja pokazuję, jak tracę kasiurę na giery. W tym miesiącu nie będzie inaczej, słuchajcie, dużo gier jest to pokazać, także odłożę sobie to na bok, będę wam pokazywał po kolei, co kupiłem. Są to gry, które trafiły do mnie na początku września, czyli od 1 do aktualnej daty, kiedy to nakręcam, czyli 18 września. Wszystkie tytuły, które trafiły. Postaram się też mówić, jakie ceny mniej więcej były. Dużo używek, dużo gier na Playa 4, kilka na 5. Jakiś tam będzie jedna pozycja na Switcha, na PSP, także zapraszam do oglądania. Dobra, lecimy, słuchajcie, zanim zacznę pokazywać wam te wszystkie tytuły po kolei, z uwagi, że gdzieś tam ostatnio doczytałem, że algorytm YouTube'a wychwytuje to i musi to paść, także jeżeli wam się podoba materiał, moje materiały, zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, o ile nie subujecie, i zostawcie jakiś komentarz, ślad po sobie, ewentualny do dyskusji na temat tych gier, które wam za chwilę pokażę. I lecimy z pierwszą pozycją, może zacznę tak jak z góry leci PSP, gierka Test Drive Unlimited, kupiona z Vinted chyba za 10 zł, z tego co pamiętam, plus koszt tam wysyłki, więc tam w dwóch dychach jakoś w 20 zł się zamknęło. Bardzo fajny okaz, kiedyś kupiłem, ale mi kobieta, od której kupiłem ten Test Drive'a, anulowała, ale wtedy niestety dla mnie, bo była to wtedy wersja premierowa, nie esencja tak jak teraz, ale nie ma co narzekać, za dwie dyszki Test Drive Unlimited. Gra, która była wydana też na PC-ta, była wydana na Playa 2, na Xboxa. Tytuł o wyścigach właśnie egzotycznymi furami na egzotycznej wyspie w wersji przenośnej. Dosyć duża gra na właśnie małym handheldzie. Trafia do kolekcji. Komplet w bardzo fajnym stanie i cena bardzo fajna, więc tutaj nie mam co narzekać po prostu na ten tytuł. Gameplayowo chwilę sobie pograłem na PSP i powiem wam, że daje radę. Model jazdy jest całkiem przyjemny, jak na taką mikrokonsolkę. Graficznie też nie ma tragedii, w oczy nie kuje, naprawdę można sobie popykać. I od razu druga pozycja, grana Switcha, nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Monster Hunter Generation Ultimate, to już taka top of the top wersja. Gra pierwotnie trafiła na 3DS-a. Też chyba mam ją w kolekcji właśnie w wydaniu na 3DS-a. Tutaj mamy wydanie na Switcha już w tej takiej najlepszej jakby odsłonie. Gra o polowaniu na potwory, gdzie po zabiciu jakiegoś tam potwora zbieramy z niego łupy, czyli kości, jakieś tam skóry, inne zęby i całą resztę rzeczy, i potem przerabiamy to na jakieś swoje zbroje, bronie, i to jest cały jakby core takiej rozgrywki, że po prostu gra polega po prostu na polowaniu albo samemu, albo w grupie właśnie na takie wielkie monstra, jakieś takie potwory a la dinozaury, można wręcz powiedzieć. Za grę dałem 80 zł, chyba była wystawiona za 90 na Oliksie, ja się tam dychę utargowałem, wysyłka była za złotówkę, więc myślę, że to jest dobry deal. Akurat ten tytuł wychodził w tym samym okresie chyba czasu, w 2018, jak wychodził Monster Hunter World, i gra była... No, dobra, Agata, dobra, muszę przerwać. Kurwa, macie, wszystko posypało. Agata oczywiście wróciła, ktoś musi na fertka zarabiać, przynosić pieniądze z domu. A zapomniałem klucza wyciągnąć z zamka, także dobra, wracamy. O Monster Hunter, to co miałem powiedzieć, już powiedziałem. Kolejny tytuł, na który też od dłuższego czasu się czaiłem, jest to Sonic Team Racing po prostu. Kontynuacja Sonic All-Star Racing i All-Star Transform, dwie gry, które były na Playu Trójce, i oczywiście na Xboxie też, tylko ja to ogrywałem na Playu Trójce. Gra Kart Racer właśnie. Pies szczeka, no to weź już nagrywaj w takich warunkach. Pełen komplet, kupiona za 40 zł właśnie na Vinted, z tego co pamiętam. Myślę, że bardzo dobra cena jak za ten tytuł. Oczywiście odfoliowany, ale za to cena łagodzi. Folii na Playa 4, Blade Assault, też się dosyć długo czaiłem. Była powyżej stówki, ale udało mi się kupić właśnie chyba nawet z francuskiego Amazona, bo tam dostałem jakiś tam kod zniżkowy na 5 euro. Chyba takie dwa kody dostałem i dwie gry będą kupione po tych kodach. Ta po taniość, jedno z włoskiego, a drugie z francuskiego właśnie, gdzie przy zakupie za minimum 15 euro było obniżka o 5 euro.
Także taki dosyć dobry deal. Ale oczywiście musiał być skupowany ze sklepu oryginalnego Amazona i wystawcą musiał być też wysyłający musiał być też Amazon. Tutaj mamy akurat pikselową gierkę. Szukałem w wersji na Playa 5, żeby ta gra była, ale tylko tańsza edycja była na Playa 4, więc się skusiłem. To jest pikselowa grafika, więc nie robi mi to różnicy. Kilka bohaterów, rogalik, gdzie giniemy, wracamy, ulepszamy postać. Klasyka rocka. Tytuł całkiem fajny. Będę na pewno chciał go grać. No i tyle, co mogę powiedzieć, tak? Gra, którą aktualnie ogrywam, jest naprawdę przezajebista. Bardzo mi się podoba. Słuchajcie, turowa gra od twórców Mutant Year Zero. Miasma Chronicles, gdzie gramy właśnie młodym chłopakiem z robotem. Tam oczywiście potem dołącza do drużyny snajperka. Gra bardzo ładna na Unreal Engine. Turowa, dosyć wymagająca, co mi się też oczywiście podoba. Na razie jestem na początku, ale jak najbardziej bardzo pozytywne zaskoczenie. Jak ktoś lubi turowe gry RPG, z elementami oczywiście RPG, może nie tak do końca, z rozbudową broni, jakichś umiejętności, no to naprawdę gierka warta polecenia. Kupiłem nową folię za 100 zł, ona kosztuje aktualnie tak po 200 zł. Za nową folię trzeba dać. Gra wyszła w tym roku kilka miesięcy temu, więc naprawdę fajny strzał, że udało mi się to w takich pieniądzach kupić. Gra ma też oczywiście tutaj, płyty nie ma, bo jest płyta w napędzie, ale ma coś ciekawego, bo jest mały artbook, co jest mile widziane właśnie, rzadko spotykane. Oczywiście z grafikami koncepcyjnymi właśnie z całej gry. Gra naprawdę fajna, będę kończył dzisiaj, więc na pewno wieczorem będę dalej sobie to pykał, jak czas pozwoli. Kolejny tytuł, też wyrwany z Vinted, 40 zł, bardzo dobra cena. W środku jeszcze jest paragon od wcześniejszego nabywcy, który kupił gierkę za 211 zł ze sklepu Game Infinity, bo jest tu jeszcze fakturka właśnie z logiem Game Infinity. Sama płyta, jakaś tutaj manual lekki. Po sukcesie Persony 5, gdzie ja też się do tego przyczyniłem, bo kupiłem, gra jest świetna. Świetnie się bawiłem i teraz została wydany taki spin-off właśnie a la gierka Muso Dynasty Warrior, gdzie biegamy, walczymy z przeciwnikami, nie ma tutaj walki turowej, tylko w czasie rzeczywistym właśnie. Chwilę pograłem, bo była jakaś dodana w plusie, ale jakoś tak specjalnie mnie nie wciągnęła. Zobaczymy co z tą, także ja też teraz jestem wielkim fanem Persony, czekam na wszystkie kolejne odsłony, które będą wychodziły na Playaka i na pewno będę łykał je jak pelikan do swojej kolekcji i do ogrania. Dobra, to trochę poprzesuwam z tytułów, bo mam tu jeszcze kilka ciekawych rodzynków do pokazania. Kolejny tytuł, to jest właśnie chyba ten z jednego tytułu, gdzie dostałem ten kod zniżkowy i kupiłem taniej grę. Jest to mianowicie King of the Fighters 15. Włoska okładka mi nie przeszkadza z tyłu. Sama gra jest po angielsku. Bardzo fajna cena, poniżej stówki, nie pamiętam dokładnie ile. Za ten tytuł bijatyka. Ja bijatyki zbieram, ale rzadko w nie gram. Nie wiem dlaczego tak to u mnie jest. Seria, która naprawdę ja w pierwszą część tej gry grałem na automacie w takim splunowym barze u siebie na wiosce, gdzie waliło fajami i rozlanym browarem z kija. I stał taki właśnie jeden automat, gdzie wokół się gromadziły dzieciaki. Jeden zawsze grał, który rzucił monetę, a reszta oglądała. Świetny tytuł, uwielbiam tą serię i mam do niej duży sentyment. Będę chciał też kupić 14. Tytuł, który mnie intrygował od samej zapowiedzi i na którego się długo, długo czaiłem, żeby kupić właśnie w wersji na Playa 5. Jest to mianowicie gierka Heidelberg, o ja nie przekreśliłem, 1693. Pixel art pełną gębą, taki hardkorowy pixel art. Gierka też ponoć jest bardzo trudna i bardzo wymagająca. Biegamy właśnie jakimś tam muszkieterem, który walczy z jakimiś wynaturzeniami, zombiakami, wampirami, innymi plugastwami. Ogólnie to są jakieś wiszące zwłoki, także jest hardkorowo, jeżeli chodzi o samą rozgrywkę. Tytuł od Red Art Games, ja też kupiłem też poniżej, chyba około 7 dych mi się udało to wyrwać, jakaś była taka przecena, więc byłem bardzo zadowolony, że ten tytuł do mnie trafił. Oczywiście wersja na Playa 5. Dlaczego na Playa 5? Teraz PC Master Race słuchają. Gra działa w 120 fpsach na Playu 5. Można kurwa zrobić gierkę. Także ciekawy tytuł, ciekawa koncepcja, na pewno będę chciał grać, a to jeszcze, że jest to ponoć trudny tytuł, to tym bardziej zachęca. Teraz wam pokażę tytuł, który nie planowałem kupić, ale obok tej ceny po prostu, za którą zapłaciłem, nie mogłem przejść obojętnie. Już go spakowuję. Pewnie pójdzie do odsprzedaży, bo
To nie jest gra, którą chcę mieć w kolekcji, w którą chcę grać, ale wziąłem, bo była tania. Mianowicie jest to Canon Dancer, nie wiem, czy to dobrze wymawiam, gierka od Stricte Limited. Oni wydają limitowane edycje gier. Tutaj jest nówka w folii, nieuszkodzona w żaden sposób. Do tego było dorzucone właśnie tutaj te kilka litografii. I w grę zapłaciłem 80 zł, więc naprawdę jest to okazyjna cena, gdzie ona chodzi powyżej 200. Jest to limitowany też nakład. Gierka mnie nie interesuje, co prawda jest to pixel art, ale to jest to gierka na kilka godzin, więc wziąłem ją czysto po to, żeby ją po prostu odsprzedać. Jak się nie sprzeda, no to trudno, zostanie w kolekcji, nie zmarnuje się. Jak się sprzeda, to po prostu kupię sobie jakąś droższą gierkę wysokobudżetową. Tytuł też troszkę dziwaczny, który was teraz zaskoczy, słuchajcie. Jest to tytuł House Flipper, Buy Renewal, kurwa, sam jestem jak Renewal, kup, odnów i sprzedaj. Po polsku będę czytał, bo angielski kaleczę także, na takim poziomie kaleczę angielski, że to się by nikt nie spodziewał. Teraz opanowałem do mistrzostwa. Sama płyta gra o kupywanie ruin domów, odnawianie ich, sprzątanie, tam odmalowywanie, jakieś takie prace, kupowanie osprzętu. A potem sprzedawanie z dużym zyskiem, jak największym zyskiem. Nie wiem, jak tam jest progres fabuły, jak to tam wygląda w tej gierce, ale wiem, że taki tytuł odmóżdżający, taki delikatnie mówiąc odstresowujący, gdzie sobie po prostu budujemy, tam jakieś tam odnawiamy, sprzątamy chaty, a potem je sprzedajemy. Także coś ciekawego. Te gry wiem, że mają duże grono takich odbiorców. I pokażę wam teraz dwie takie grube, spasione edycje, takie mini kolekcjonerki, które ja lubię najwięcej. Tu dostałem cynka od Marcina z grupy na Facebooku, także polecam grupę na Facebooku, link wrzucę w opisie. Też tam można sobie podejrzeć, co inni kolekcjonerzy tutaj będący na tej grupie sobie kupują, pogadać, popytać i ogólnie tam czasami coś tam podpatrzeć do swojej kolekcji. A to jest mianowicie Asterix XXL3. Ja mam jeszcze edycję tego XXL2, też właśnie w takim identycznym samym pudełku dużym, właśnie też z dwiema figurkami właśnie z Asterixem i Obelixem. Tu mamy trzecią część, ogólnie gierki z Asterixem zbieram, mam już dosyć dużo i brakuje mi teraz tej tylko XXL, tam gdzie są te 3 X-y, tej najnowszej. I niedługo ponoć wychodzi ta chodzona biatyka Slap Them All 2, więc pewnie też się zaopatrzę, a gry ani postaci Asterixa, Obelixa chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, bo każdy albo oglądał film, albo bajkę, albo czytał komiksy, ja to wszystko praktycznie oglądałem, lubię te postacie od dzieciaka. Także chodzona platformówka, bijatyka, gdzie klepiemy właśnie po rycach Rzymian. Przedostatnia gra i zaraz wam pokażę drugą gierkę, też w takim fajnym wydaniu, która dzisiaj do mnie dotarła. I tu też miałem właśnie ten kod zniżkowy, właśnie chyba 5 euro, więc się skusiłem, była w dobrej cenie. To jest włoska okładka, ale tak jak mówię, mi to nie przeszkadza absolutnie, ważne, że to nie niemiecka, bo te mnie drażnią trochę. Ale też jak jest cena dobra, to i biorę, tak? Nie, darowanemu koniowi, jak to się mówi, nie zagląda się do japy. Także i czasami nie wiem, co człowiek weźmie. Jak dobra cena. A tutaj mamy gierkę od twórców Pokémonów. Firma Games Freak, która leci seriami już od bardzo dawna, tworzy gry na konsole Nintendo właśnie z gatunku Pokémonów. I w międzyczasie wydaje tam jakieś inne tytuły. I tu jest właśnie takie odstępstwo tej ich reguły z tymi Pokémonami. Właśnie gierka Little Town Hero, gdzie biegamy właśnie jakimś tam bohaterem wiejskim, który broni najazd właśnie swoją wioskę przed jakimiś tam potworami. Tytuł ma dosyć dziwną, nie zrozumiałem dla mnie system walki, muszę sobie w to zagrać, taki nie jest to ani RPGowy, taki bardziej karciany, w ogóle taki trochę dziwny, ale sama gra jest właśnie z artbookiem, z soundtrackiem, z jakimś tam plakatem chyba, jakimiś naklejkami, taka właśnie dosyć duża, fajna. Więc wydaje mi się, że to jest akurat fajna zdobycz właśnie do kolekcji tych takich grubszych edycji. No i oczywiście regał, który jest za mną, jak to wszystko poukładam, zostanie w końcu zamknięty i trzeba będzie upychać gdzieś indziej te gierki albo pokombinować. Także słuchajcie, jak materiał wam się podobał, jeszcze raz powtórzę, zostawcie komentarz, suba, ewentualnie lajka, bo to bardzo pomaga w rozwoju. A widzimy się już na kolejnym materiale, czyli 101. Na razie.